Właśnie dzisiaj zaczęliśmy dzień głodówki. Jest to bardzo ciężki dzień zawsze. Bardzo ciężko wytrzymać, przynajmniej dla nas, 30 godzin bez jedzenia. Gdzie by się nie poszło, czyli tak jak ja poszedłem teraz na kroki, to ciągle wszędzie czuć pysznym jedzeniem. Są street foody i po prostu często jest jakiś grill, często jest coś do jedzenia. Tutaj jakieś owoce sprzedają, ciągle ma się styczność z jedzeniem. Bardzo ciężko w Tajlandii zrobić głodówkę. A teraz właśnie idę zobaczyć, bo właśnie nie mogą sobie poradzić z wyciągnięciem łódki z morza i patrzę na to. Jest, w końcu się udało. Nie było łatwo. To tak samo jak z tą właśnie głodówką. Ciężko ją zrobić, ale mam nadzieję, że się uda. Tak jak ci tutaj we dwoje sobie dali radę, sam pojedynkę nie. Ale we dwoje tak, dlatego właśnie jeśli wy chcecie zrobić głodówkę, to też zapraszam was przez to na naszą grupę telegramową, gdzie link znajdziecie w opisie tego filmu, gdzie tam właśnie będziemy mogli zrobić taką głodówkę następnym razem wspólnie i będzie nam o wiele łatwiej zrobić tą głodówkę, bo wiem jak jest, kiedy robi się samemu, tak jak przynajmniej u nas. I ja na przykład robię głodówkę, a Dorota nie i na przykład ona coś robi do jedzenia pysznego, coś pije pysznego. No i od razu mi wtedy jest o wiele trudniej zrobić taką głodówkę. Lub na odwrót, tak samo jak Dorota chce zrobić głodówkę, a ja coś pysznego, pachnącego przynoszę do domu lub coś właśnie robię do jedzenia czy coś, to tak samo ona też wtedy nie może wytrwać w takiej głodówce. Dlatego o wiele prościej na 100% takiej głodówki zrobić wspólnie. Dlatego zapraszam was na naszą grupę telegramową, gdzie właśnie dzisiaj na przykład, kiedy robię tą głodówkę, dzielę się na bieżąco, jak mi ta głodówka idzie i ty też wtedy będziesz mógł się dzielić i będziesz miał wsparcie właśnie innych osób, które taką głodówkę też robią i będzie ci na pewno o wiele łatwiej przetrwać. Tak jak tutaj te dwa traktory dały radę wyciągnąć tą łódkę, to sam próbował wcześniej i nie było szans. Także właśnie tak samo myślę, że jest z głodówką. Jeszcze przypomniała mi się taka jedna rzecz odnośnie głodówki. To taka, że właśnie o wiele gorzej znosi się niejedzenie śniadania z myślą taką i świadomością, że dzisiaj nic nie będzie się jadło. To o wiele gorzej się znosi tą właśnie myśl niejedzenia tego śniadania i to, ten fakt niejedzenia śniadania, niż dzień, kiedy nie je się śniadania, ale wie się, że za chwilę coś będzie można zjeść. To wtedy, jak się nie je śniadania, to o wiele naprawdę lepiej to wygląda. Mam nadzieję, że za mocno nie wieje i będzie mnie dobrze słychać. Tajlandia ma swoje plusy i minusy do robienia głodówki. To zacznę od minusa. Minus to jest właśnie taki, że wszędzie tutaj cholera pachnie jedzeniem. Dobrym jedzeniem. Ciągle gdzieś czuć tutaj na ulicy, przy plaży, gdzie byśmy nie poszli, ciągle czuć coś street fooda, jakieś smażone mięsko. Coś ciągle czuć pysznego, przygotowywanego do jedzenia. I to jest cholerny minus, bo gdzie by się nie poszło, to ciągle czuje się to jedzenie. No i naprawdę, jak to się czuje, wyłapuje te wszystkie smaki, zapachy i tak dalej, to po prostu tak się chce jeść, że naprawdę bardzo ciężko wytrzymać w tym, żeby nie zjeść nic. To jest przerąbane. Ale plus Tajlandii i robienia głodówki tutaj jest taki, że jest tutaj bardzo ciepło. Czyli, bo jak się nie je, na przykład i jest się w Polsce, gdzie jest zimno, to ja po prostu zamarzam. Jak się nie je, to tak człowiekowi od razu robi się zimno, że masakra pod tym względem. Więc mi o wiele łatwiej robi się tą głodówkę gdzieś, gdzie jest ciepło, bo wtedy, kiedy mi robi się chłodniej, to co najwyżej tylko łatwiej znoszę ten upał jeszcze na dodatek. To jest taki w ogóle drugi plus. No i kurczę, i łatwiej aż się żyje, tak? Bo jest gorąco, a mi jest chłodniej w ten dzień, kiedy robię głodówkę, no i jest wszystko w porządku. A kiedy w Polsce jest zimno i robię głodówkę i mi zaczyna się przez to jeszcze, że robię tą głodówkę, robić zimno, to już w ogóle naprawdę zamarzam i jest bardzo ciężko. Także fajnie z jednej strony robić tą głodówkę w Tajlandii, ale z drugiej tak pachnie, że naprawdę ciężko wytrzymać. Jeśli chodzi o to, jak wygląda mój dzień głodówki, to niewiele różni się od zwykłego dnia. Czyli normalnie wstałem, normalnie poszedłem na kroki. Co najwyżej może tych kroków nie będę robił jakichś takich bardzo mocnych, jak nieraz robię, czyli żeby co najmniej zrobić te 10 tysięcy kroków. Może nie idę tak szybko, jak zawsze idę, ale wyszedłem na te kroki. Wyszedłem normalnie na kroki, idę, zrobię sobie 6-7 tysięcy, może troszeczkę po prostu wolniej i mniej więcej wszystko wygląda tak jak w normalny dzień. Później normalnie będę wszystko robił, co w normalny dzień. Nie będę leżał, nie będę, nie wiem, spał, żeby przespać tą głodówkę. Nie będę, nie wiem, nic nie robił totalnie, żeby nie wiem, się nie przemęczać albo że coś. Nie, normalnie będę po prostu żył, tylko nie będę jadł. No i tylko będę musiał przez cały dzień walczyć z tą świadomością tego, że niestety dzisiaj nie zjem, a to naprawdę mam z czym walczyć, bo ja lubię jeść. W ogóle bardzo lubię jeść, sprawia mi to ogromną przyjemność. Dlatego może, nie wiem, ciężej mi jest jakoś wytrzymać tą głodówkę, ale myślę, że
ten jeden dzień jakoś w końcu da się wytrzymać. Wiem tylko, że to takie też trochę gadanie jest i tak się może tylko wydawać, że kurde, co to jest, nie zjeść jednego dnia, ale w końcu przychodzi taki kryzys około godziny 15, 16 lub później jeszcze gdzieś tak koło 18, że po prostu tak się już wymięka, że później często się przerywa głodówkę i w końcu się coś je. A kiedy teraz jeszcze rano jest spokojnie, to można powiedzieć, o spokojnie, wytrzymam, co to jest, nie zjeść jeden dzień. No przecież albo nawet poświęcić się, przecież to tylko jeden dzień i koniec. Ale później naprawdę przychodzi taki kryzys, że bardzo ciężko jest w nim wytrzymać i często się przerywa taką głodówkę, tak popołudniem. No ale mam nadzieję, że jednak kurde dzisiaj wytrzymamy z Dorotą i że będzie wszystko dobrze. Także będę Was tu informował na bieżąco, jak ten dzisiejszy dzień mi w tej głodówce przebiega. A teraz jestem na Dongtan Pattaya Beach. Jest to jedna z najpiękniejszych plaż tutaj w Pattayi. Pod względem przynajmniej takich widoczków jak ten, gdzie jest bardzo dużo gęstych, tutaj gęsto posadzonych palm. Są bardzo ładne te palmy. Mi się tutaj najbardziej podoba. Dongtan Pattaya Beach. Można sobie przyjść, poleżeć pod palmami, popalać się trochę, popływać. Jest naprawdę bardzo fajnie. Dorota próbuje zapomnieć o głodówce, pracując na laptopie. Emi właśnie przed chwilą zjadła nogę z kurczaka, pyszną, taką mocno wysmażoną z ryżem. A ja, żeby zapomnieć o głodówce, zacząłem pływać w basenie. Przepłynąłem, miałem, z początkiem poszedłem do basenu, zrobiąc jakieś tam 200-250 metrów, czyli tak o połowę mniej niż rody zawsze, ale w końcu tak zacząłem pływać i zrobiłem normalną długość, czyli 500 metrów tutaj w basenie w ciągu pół godzinki. Mamy już godzinę za 15:03, no jakoś pomału to leci, ale czas zaczyna się coraz bardziej dłużyć i coraz więcej myśli przechodzi na temat jedzenia. Im wcześniej, tak, tym można było jeszcze myśleć o jakichś różnych rzeczach. Im teraz później, im bardziej 15, 16, 17, 18, gdzie jest największy kryzys jedzeniowy, tym praktycznie 99% myśli to ciągle jest jedzenie, jedzenie, jedzenie i jak tu przetrwać nie jedząc. U nas godzina już 18, wziąłem sobie jeszcze komputer, żeby coś porobić i kurczę, jakoś to przetrwałem. Jakoś tutaj przetrwałem ponad 3 godziny na tym leżaku i właśnie pomalutku zwijam się już do domu. Z racji, że jest już 18, to już praktycznie najgorsze za mną, bo żeby wytrzymać do tej 18, to myślę, że to było właśnie najgorsze, co tylko mogło się dzisiaj wydarzyć. A już teraz raczej będzie tylko z górki i skoro przetrwałem do tej godziny, do 18, to myślę, że już naprawdę będzie lżej. W brzuchu pusto, burczy, głodny jestem, ale przez ostatnie dobre 2 godziny, tak, byłem mocno czymś zajęty, więc nie myślałem o jedzeniu. Jakoś to idzie, nie jest łatwo, na pewno nie jest łatwo, ale jak ktoś jest mocno zawzięty i mocno taki zdyscyplinowany, to zrobi 36-godzinną głodówkę. Właśnie czekam na Dorotę, zaraz powinna wyjść, bo wymyśliliśmy, że jeszcze dla zabicia czasu pójdziemy na jedną rundkę tutaj dookoła naszego mieszkania, znaczy no nie mieszkania, tylko tej dzielnicy. Zrobimy za jakieś jeszcze dodatkowe 3,5 tysiąca kroków. No i kolejne co najmniej pół godziny będzie za nami, także będzie łatwiej wytrzymać do jutra. Witam dnia następnego po prawie 40-godzinowej przerwie od jedzenia i picia czegokolwiek innego oprócz wody. No właśnie dzisiaj mamy już 9 rano i pierwsze coś, co przyjmę do żołądka poza wodą, to będzie kurkuma. Lubimy pić kurkumę, wierzymy w nią, że nam mocno pomaga, dlatego zaczynamy od kurkumy. Następnie będzie ocet, troszkę octu i w końcu śniadanie. Patrzcie na to, co Dorota robi. Zaraz wybieramy się na śniadanie do takiego pana na ryż z kurczakiem, ale akurat mamy zamiar dzisiaj zjeść u niego, a nie tutaj w domu. No i Dorota mówi, ale ona chce jeszcze jajko. No to bierze sobie z domu jajko na wynos do restauracji. No i tako, Tajlandia. No mamy. Stryki bierzemy. I już, mamy jajka na wynos do restauracji. Śmiesznie to wygląda, te nasze jajka na stole w restauracji. Dorota poszła jeszcze Emi po jakiś ryż, bo Emi będzie jadła nie stąd, tylko ze sklepu, a sklep jest tam, tu za tymi szybami. Tak jest też w Tajlandii, że wszyscy jakiś street foodów i tego wszystkiego ustawia się koło sklepów, bo do sklepów przychodzi dużo turystów. No i jest duża szansa, że właśnie kupią coś do jedzenia czy tam do picia, tak jak tutaj na przykład pan sobie w ogóle zagospodarował tutaj teren, mega, zrobił sobie restaurację praktycznie na terenie sklepu, no bo dosłownie dotyka rzeczami swoimi ściany sklepu, szyby i tak dalej. W ogóle przez szybę w sklepie nie można popatrzeć, bo od razu jest restauracja. No ale tak tutaj jest. Tutaj na wprost stoi taki jakiś bajaczek, tam jest napisane Flower of Love, kwiaty miłości. Ciekaw jestem, co tam jest. Fajnie, pan już tutaj nam przyniósł jedzonko. Ryż z mięskiem, gotowaną piersią z kurczaka i trochę taką przysmażoną. A ty co? Kupiłaś sobie coś? Siedzi? Co?
A nie wiem. Nie wiem. Co sobie kupiłaś? Ryż z krabem. Ryż z krabem? Pan jeszcze taki pyszny rosołek przynosi. Yes, thank you. A czekaj, nie wiem skąd się sztućce bierze. A, tu. O, sztućce są tu. Patrz, jaki pojemny. Ale tu nic. Już innego tak nie wiesz. Dorka, może powiedz, jak ty się w końcu czujesz na tej 40-godzinowej głodówce? Ogólnie czuję się w miarę dobrze, nieraz było gorzej, tylko teraz już jestem taka słaba. Mhm. Ale tak to spoko nawet. Mhm. Chyba tutaj w Tajlandii też lepiej, bo jest cieplej, nie? Tak się inaczej, teraz się też chce pić, no to się piło wodę. Jest okej. Dobra. Emma ze swoim jedzeniem ze sklepu przyszła do restauracji, my ze swoim jedzeniem z domu przyszliśmy do restauracji. No i w końcu można zjeść coś pysznego, rosołek. Krab. I takie rzeczy. A ty sobie to odgrzałaś? No. Nie widać, jak jest gorąco biją tego. Ryż z krabem, tak? I jajkiem? Chyba tak. Każdy jest z jajkiem. Właśnie.